Yo, 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 familia, z tej strony Capson z kanału Capsona Familia, a w tym odcinku pokażę wam pierwszy pack opening FIFA 19 na moim kanale. Przeglądaj paczki, jakie tu mam. Mam jakieś tam darmowe paczki, to sobie otworzymy. Otwieramy pierwszą paczkę i co będzie w pierwszej paczce? Niestety są ekrany i jest na NC jakiś słaby zawodnik, no on nie będzie mi do niczego potrzebny, ale i tak on jest na parę spotkań. O, mogę tu wybrać sobie piłkarza, wybieram jednego, zobaczymy kto tu będzie na wypożyczenie. Jest Ronaldinho, Maradona, a ja przetestuję tego Ronaldo. Tak, druga piłka. Znaczy paczka, bo piłka to jest PS, a to jest paczka. O Boże. No to Rafaela wezmę, bo tutaj w sumie to... Tak, Rafaela wezmę, bo i tak to jest na nie... Gdyby to było na wymianę, bym mógł to sprzedać, to bym kupił... wziąłbym tutaj Giroud albo Paul Lopez, no ale wziąłem sobie teraz Rafaela. Tak. No i jeszcze jeden piłkarz. Kto to będzie? Tu mamy fajne. Ja idę w ligę włoską, to sobie wezmę Hysaja. Nie będę patrzył na innych. Hysaj się przyda na 7 spotkań. Tak jest. Witam Hysaj. Także to są ci zawodnicy. Ci wszyscy, którzy są. I teraz tak. Otwieramy. Bo kupiłem FIFA za 150 zł, bo była promocja. I teraz otwieramy te... dla FIFA Points, te Footmas. I pierwsza paczka. 40 zł wydałem na to. I pierwszej paczce, co dostaję? Didawi, czyli nic ciekawego. Dlaczego taka słaba karta? Ale zawsze się kontrakty przydadzą. Wszystko się przyda, wiadomo, te karty sprzedam, bo po prostu zawsze jakieś końsy będą. Także kupiłem FIFA Points za 40 zł, to nie wiem ile tam jest, 40 i jeszcze dopłaciłem 10 zł, to nie wiem ile to jest tych pointsów, no ale... Ale co, na razie skład taki jest jaki jest, będę robił skład włoski. Tam coś zmieniałem w składzie, to nie będę wam tego pokazywał. To teraz wracamy na paczki. I kolejna paczka, Footmas. Tutaj jeszcze jakieś promocyjne, mógłbym to kupić. 500 FIFA pońców. Kupujemy to? Nie, jednak nie. Wtedy będzie więcej paczek za te 300. Także kupujemy za 300. Kolejna paczka. I co będzie, proszę państwa, w tej paczce? Co będzie ciekawego? I są ekrany, Niemcy, SO i mamy 83, Tach, Bayern Monachium, Bayern, nie Monachium, tylko Bayern Leverkusen. Nie wiem dlaczego pierwsza myśl to Bayern Monachium, przecież Bayern Monachium to ma inny skład i wszystko lepsze ma, ale teraz dalej lecimy, Footmas, 300 FIFA Points, kolejne wydane. I nawet nie ma ekranu. A co to za piłkarz? Maicon, wspaniale. Tego chciałem, po to kupiłem FIFA Rafa Silva. Po to kupiłem points, żeby mieć takiego zawodnika. Na to czekałem i to chciałem. XD. I FIFA Point 300. Kolejne, lecimy. I co tym razem będzie? Chociaż ekrany. Nic. Widzicie co się dzieje? Prawy pomocnik. Correa. Masakra, nie? Masakra. Nic na razie. Zawsze wiadomo, wszystko biorę do klubu. Kontrakty, wszystko. I teraz będzie jeszcze ostatnia paczka za 150. I czy w tej paczce coś wyskoczy? Nie.
Niestety w tej paczce wyskakuje napastnik kolumbijski Muriel, czyli nic nie wpadło, wpadły tylko kontrakty, to zawsze kontrakty się przydadzą, tam jakieś piłki się przydadzą, koszulki, bo zawsze będę mógł, jeszcze tam dokupię srebrną paczkę jedną, bo mi jeszcze srebrną paczkę. Zobaczymy, czy coś tutaj może będzie, jakaś dobra srebrna karta, droga. Nic ciekawego to nie będzie, to był moje ostatnie 50 końców. Szkoda gadać, nieudany pack opening, pierwszy na kanale i nieudany, nic nie wyskoczyło. Otwierałem za FIFA pointsy jak coś, jak tu widzieliście. Niestety, nie udało się. Zawsze jakieś tutaj... Koman jeszcze mam tutaj, ale to na 7 spotkań. Kontrakty na plus, że są. Koszulki na plus, Napoli, bo Napoli się sprzeda. Zawsze się coś... Jest jeszcze Ronaldo. Szkoda, że nie na zawsze, no ale nie ma. Tak o, ty naprawdę bym był chyba pierwszy na świecie, odpalam FIFA i od razu mi wyskakuje Ronaldo, legenda. Nie, to by było chore. Dlatego tak jest, jak jest. Nieudany opening poza tymi kontraktami. Ale tak to bym zapłacił 200 zł za FIFA, znaczy za FIFA, a tak zapłaciłem 150, jeszcze 50 za FIFA pointsy. No ale nic, to będziemy zbierać na, mówię, włoski skład. Także zapraszam na moje live. Live są codziennie. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, możecie zostawić lajka, suba i udostępnić ten kanał. Trzymajcie się. Pozdro 600. Elo.